Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że jest dobrze, że mnie słychać należycie. No i przechodzę do rzeczy z Dominikanami i Sejnami. Zaczynając tak, już można powiedzieć też trochę tradycyjnie, tak samo jak poprzednio od tej samej mapy z czasów pruskich, która, czy Państwo widzicie mój kursor? Nie, niestety nie. A nie, widzicie, dobrze. No tu jest klasztor, jak widać, który zajmował dość znaczny teren przy niezbyt dużym mieście, którego zabudowa też, jak wiadomo, skądinąd wcale nie była zwarta na tym obszarze, który tu jest zaznaczony. Więc mamy stosunkowo nieduże miasto i sąsiadujący z nim potężny klasztor. I właśnie chciałbym zacząć od tego, że dla nas, myślę, wszystkich tu zebranych, skojarzenie Sejn z Dominikanami i vice versa jest dość oczywiste. Natomiast ono wcale takim być nie musiało. Powiem więcej z perspektywy takiej podręcznikowej wiedzy o Dominikanach, to w zasadzie to, co się wydarzyło w Sejnach, Dominikanie w Sejnach, to było coś dość absurdalnego. I zaraz Państwu spróbuję wyjaśnić, dlaczego. Chciałbym zacząć właśnie od Dominikanów, nie od Sejn, a od Dominikanów w tym przypadku. Jak się ma do czynienia z Dominikanami, właśnie tak podręcznikowo, czy to w szkole, czy nawet na studiach historycznych, to Dominikanie pojawiają się właściwie wyłącznie przy średniowieczu, właściwie wyłącznie w kategoriach reformy kościoła, zakonów żebraczych w XIII wieku, potem inkwizycji, a już nigdy później. Więc tak parę słów przypomnienia, czy też takiego wprowadzenia, jeśli chodzi o Dominikanów. To jest zakon założony przez świętego Dominika Guzmana na początku XIII wieku. Istotnym kontekstem była walka z Katarami w Langwedocji, czyli z herezją na południu Francji, bardzo popularną w tym czasie, którą ogniem i mieczem, ale także słowem zwalczał władze francuskie i Kościół katolicki. Dominikanie mieli zwalczać przede wszystkim słowem. Zakon został zatwierdzony w 1216 roku. Jego oficjalna łacińska nazwa to Ordo Predicatorum, czyli zakon kaznodziejów, gdyż właśnie ich głównym zadaniem miało być kaznodziejstwo, wygłaszanie kazań, nawracanie słowem zarówno tych heretyków, jak i także głoszenie kazań do po prostu ludu, do wiernych. I co istotne, Dominikanie, podobnie jak powstali w podobnym czasie franciszkanie, to zakon żebraczy, a więc zakon, który miał nie utrzymywać się z jakichś dóbr ziemskich, tylko z datków wiernych. I pierwotna reguła zakładała daleko posuniętą ascezę. I tak pojęte połączenie właśnie tej ascetycznej reguły z naciskiem na kaznodziejstwo i formację intelektualną, bardzo duży nacisk na wykształcenie teologiczne, to zapewniło Dominikanom rzeczywiście wielki sukces i błyskawiczny rozwój już w tym XIII wieku, także daleko od Francji czy Rzymu. Dość powiedzieć, że właśnie pierwszy klasztor na ziemiach polskich w Krakowie powstał w 1222 roku, więc raptem 6 lat po powstaniu zakonu. To jest fantastyczne tempo. Z kolei na bardziej nas z perspektywy Sejn interesujących ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego pierwszy klasztor powstał w Wilnie w 1501, a więc dużo później, i też ten rozwój na terenach Litwy był zdecydowanie wolniejszy, ale o tym jeszcze za chwilę. Natomiast jako jeszcze pewien właśnie kontekst, tutaj na przykładzie Sieny chciałbym też Państwu pokazać, wspomnieć, jak wyglądał taki dominikański klasztor, dominikański kościół, jakie było jego miejsce w mieście właśnie w takim klasycznym układzie, tym średniowiecznym. Kościół jest niezwykle
surowy w swojej bryle. Znajduje się właśnie, znajduje się tutaj na skraju miasta, podobnie jak zresztą kościół franciszkanów, który jest z drugiej strony miasta. Te klasztory powstawały na obrzeżach miast i były właśnie bardzo surowe. Zwróćcie Państwo uwagę, tak jest zdjęcie wnętrza tego kościoła. On nie ma nawet sklepienia, tylko ma drewniany strop. To też miało wyrażać tę ascezę, prawda, że tutaj ma być jak najbardziej surowo. A równocześnie miało być duże, to miało pomieścić bardzo dużo wiernych. Mówiło się o tym, że to miały być stodoły dla wiernych. Że to ma być takie bardzo proste, surowe, ale żeby właśnie się zmieściło dużo ludzi, którzy mieli słuchać Słowa Bożego głoszonego przez dominikanów. Miało być jak najmniej zdobień, pierwotnie też miało nie być wież przy kościołach uznawanych za przejaw pewnego luksusu. I rzeczywiście te średniowieczne klasztory w Europie tak wyglądały. I w tym kontekście spójrzmy na dominikanów w Sejnach. Pod względem architektonicznym mamy naprawdę okazały kompleks z tym wielkim klasztorem. Sam klasztor ma wieżę, prawda? Nie tylko kościół ma dwuwieżową fasadę, którą tu widać, bardzo efektowną, rokokową fasadę. Klasztor też ma wieżę. Z kolei we wnętrzu kościoła mamy bogaty zespół rokokowych ołtarzy, naprawdę bogato zdobionych. Ten klasztor, co więcej, jest zdecydowanie największym obiektem w mieście. On dominuje nad tym miastem wizualnie, przestrzennie, pod właściwie każdym względem. A wreszcie, co najbardziej może istotne, to miasto należy do tego klasztoru. To jest klasztor zakonu żebraczego, który jest właścicielem miasta oraz iluś wsi dookoła, kilkudziesięciu jezior i tak dalej. To mam na myśli, że jest to podręcznikowo absurdalne. Natomiast jak postaram się w dalszej części tego dzisiejszego wystąpienia pokazać, to nie jest jednak do końca tak, że to jest absurdalne, bo to jest kwestia czasu, miejsca, rzeczywistości, w jakiej dominikanie w Sejnach się znaleźli. Chciałem tym wstępem pokazać Państwu przede wszystkim, jak daleko odeszli ci dominikanie, którzy byli w nowożytnych Sejnach od tej pierwotnej reguły, pierwotnych założeń z XIII wieku. I wcale nie chcę powiedzieć, że byli gorsi, po prostu byli inni, prawda? To były inne czasy. I teraz właśnie parę słów o już dominikanach tu bliżej nas. Sejny pierwotnie, w sumie właśnie sobie uświadomiłem, że nigdy na żadnym slajdzie nie mam daty fundacji, ale zakładam, że Państwo to mniej więcej kojarzycie, że Sejny, a nie, będzie, przepraszam. Sejny to jest 1602 rok fundacja klasztoru w Sejnach i w tym okresie to jeszcze była prowincja polska. Dlatego zaczynam od polskiej prowincji dominikanów. Jak już wspominałem, pierwszy był klasztor w Krakowie. Z prowincji polskiej w końcu XVI i w XVII wieku wyodrębniono prowincję ruską i litewską, o której zaraz będzie trochę więcej. W okresie natomiast przez pierwsze 40 parę lat Sejny należały do polskiej prowincji zakonu dominikanów. W tym okresie mamy poświadczone źródłowo jedno wydarzenie na skalę całej prowincji, jakie miało miejsce w Sejnach, to jest Rada Prowincji w 1614 roku zebrała się w Sejnach. I sporo ciekawych informacji dostarcza wizytacja Damiana Fonseca. To jest bardzo ciekawy przypadek. To był dominikanin rodem z Portugalii.
który w latach 1616-1620 był wizytatorem i komisarzem polskiej prowincji Dominikanów, wysłanym z Rzymu, z centrali zakonu. Chodziło o to, że prowincja polska na początku XVII wieku przeżywała taki bardzo intensywny, dynamiczny rozwój, a równocześnie miała wiele problemów, sporów wewnętrznych, przede wszystkim ostry spór między klasztorem w Krakowie a dużą częścią prowincji, która miała trochę dość zdominowania właśnie przez Kraków. No więc w każdym razie Fonseca przez 4 lata jeździł po klasztorach dominikańskich w Rzeczypospolitej i pozostawił dość obszerną relację z tego. Dwukrotnie był w Sejnach w 1617 i 1619 i co jest dla Sejn istotne, w 1617 wprowadził tutaj ścisłą obserwancję, czyli takie rygorystyczne zachowywanie właśnie tej w domyśle pierwotnej reguły dominikańskiej. Fonseca miał taką koncepcję, że no nie da się wszędzie tej reguły tak ściśle zachowywać, więc chodziło o to, żeby wyznaczyć kilka. On planował 7, ostatecznie wprowadził to w 6 klasztorach, właśnie tę ścisłą obserwację, między innymi w Sejnach. Argumentował, że Sejny są znakomite z kilku powodów. Po pierwsze są położone dogodnie i w odosobnieniu. Po drugie miały bardzo duży dochód. A po trzecie miały bardzo dużo jezior, co zapewniało możliwości wyżywienia rybami, a to był jeden z głównych punktów sporu między Fonseką a polskimi dominikanami, że on właśnie oczekiwał od nich, że przynajmniej w tych klasztorach ścisłej obserwancji zakonnicy nie będą jeść mięsa, co wywoływało ostry sprzeciw. No i właśnie w Sejnach dużo ryb, więc można było tak wprowadzać. Natomiast to nie było jednak takie proste, gdyż tą ścisłą obserwację rok później na kapitule zakonnej w Piotrkowie próbowano ponownie wprowadzić w Sejnach, a jak Fonseca przyjechał ponownie w 1619, to jak napisał, zastał w Sejnach żadną dyscyplinę. I żeby jednak wprowadzić tę ścisłą obserwację, to w ogóle wymienił większość zakonników, sprowadzając z innych klasztorów tutaj. Więc początki były trudne, ale rzeczywiście w kolejnych latach, w kolejnych dokumentach zakonnych Sejny są określane tym klasztorem ścisłej obserwancji, więc przynajmniej retorycznie to zostało zachowane. Pod względem właśnie takim retorycznym było to niewątpliwie prestiżowe, gdyż klasztorów dominikańskich było dużo, ale tych właśnie ścisłej reguły było tylko kilka. Natomiast litewska prowincja Dominikanów, jak już wspominałem, pierwszy był na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego klasztor w Wilnie. Natomiast Sejny, założone 100 lat później, były dopiero drugim klasztorem na ziemiach litewskich. Natomiast po Sejnach była wielka fala fundacji w pierwszej połowie XVII wieku, co doprowadziło do utworzenia odrębnej prowincji w 1647 roku. I tu chciałbym Państwu pokazać mapę właśnie klasztorów tej prowincji. Dla orientacji klasztory są naniesione na podkład współczesnej mapy oraz te czerwone linie to są granice województw przedrozbiorowej Rzeczypospolitej. No więc Sejny oczywiście, no jak się uda, to pokażę, tak, pokażę. Sejny mamy tutaj, żeby sprawę ułatwić. Jak już mówiłem, wcześniejszy był tylko klasztor w Wilnie, potem były Sejny, no a potem wiele innych powstawało w przeciągu XVII i XVIII wieku. Więc Sejny miały dość szczególną pozycję w tej prowincji litewskiej. Po pierwsze właśnie to był drugi najstarszy klasztor,
Po drugie, był to klasztor ścisłej obserwacji, pierwotnie jedyny na tym terenie. Po trzecie, były jednym z najbogatszych klasztorów, gdyż miały bardzo dobre uposażenie. No dzisiaj jakby nie zamierzam zbyt wiele mówić o fundacji klasztoru, o Jerzym i Justynie Grodzińskich, natomiast no, oni właśnie zapisali na klasztor cały swój majątek, a więc miasteczko i okoliczne wsie. To był wyjątkowo duży majątek, jak na klasztor zakonu, teoretycznie przynajmniej nadal żebraczego. Wracając jeszcze do prowincji Dominikanów, na pewną dość mocną pozycję sejn w tej prowincji świadczy także to, że odbyły się w sejnach kapituły. Było to aż 5 kapituł tutaj w tych latach wymienionych. To jest całkiem sporo, znaczy więcej w tym w okresie przedrozbiorowym kapituł prowincji litewskiej zebrało się tylko w Wilnie, które no, jako główny ośrodek prowincji no, były niejako predestynowane do tej roli. Natomiast no, potem rzeczywiście są sejny, zwłaszcza w tym XVII wieku, jeszcze tych kapituł było tam kilka. I prowincjałowie zakonu też niewątpliwie bywali nie tylko przy okazji kapituł w sejnach. Jednego z nich, przynajmniej jednego, Adama Tarnowskiego, dosięgła w sejnach śmierć. Nie w trakcie kapituły, mimo że to było w tym samym roku, tylko gdy próbował jakoś uporządkować sytuację po tym, jak sejneńscy dominikanie weszli w dość ostry spór właśnie z prowincjałem o obsadę stanowiska przeora, jak również nie chcieli oddać pieniędzy złożonych przez wileński klasztor wcześniej, zapewne w czasie potopu szwedzkiego, na przechowanie do klasztoru w sejnach. No a potem klasztor w Wilnie miał problem, żeby te pieniądze odzyskać. Teraz będzie kilka slajdów dość może monotonnych, ale uważam bardzo istotnych, czyli lista przeorów w sejnach. Taką listę sporządził po raz pierwszy ksiądz Władysław Kłapkowski w swojej, myślę, znanej większości z Państwa publikacji Konwent Dominikanów w sejnach, zastrzegając, że jego lista jest bardzo niepełna, bo jest na podstawie tych źródeł, jakich miał do dyspozycji. Aktualnie można było tę listę znacząco uzupełnić, przede wszystkim dzięki wykorzystaniu akt kapitułów właśnie zakonnych, do których ksiądz Kłapkowski nie miał dostępu, oraz częściowo innych źródeł, ale to i tak to lista na pewno niepełna. Za każdym razem to jest tak, że no jest osoba i daty, w jakich ta osoba była wzmiankowana jako przeor, to na pewno nie są pełne daty pełnienia tej funkcji. Kolorami wyróżniłem te osoby, które się wyróżniły jakąś dalszą, większą karierą zakonną, a mianowicie na żółto ojciec Benedykt Klonowski. To jest jedyny sejneński przeor, który potem został prowincjałem prowincji polskiej Dominikanów, tej z centralą w Krakowie. Z kolei na czerwono będą zaznaczeni ci przeorzy, którzy zostali prowincjałami prowincji litewskiej, a niektórzy, tak jak Ryginald Tyszkiewicz, są dodatkowo kursywą, gdyż to nie byli prowincjałowie, tylko wikariusze generalni, czyli zakonnicy zarządzający prowincją pod nieobecność z jakichś powodów, znaczy w sensie kiedy wakowało stanowisko prowincjała. Więc to są ci pierwsi przeorzy, tutaj mamy drugą część przeorów, a może właśnie ja będę mówić trochę o innych rzeczach, żebyście Państwo sobie mogli tak przejrzeć tę listę pobieżnie chociaż. To jest o tyle bardzo istotna lista, że to są pod każdym względem najważniejsi ludzie w sejnach w XVII i XVIII wieku. To są nie tylko zwierzchnicy klasztoru, to są
za każdym razem także proboszczowie parafii oraz właściciele, znaczy przedstawiciele właściciela miasta. Więc to są ludzie, którzy łączyli na terenie Sejn oraz okolicznych wsi władzę i duchowną, i świecką, właściwie na każdym poziomie. Tu mamy trzeci zestaw przeorów, już dochodząc do XVIII wieku. Jak widzicie Państwo, niektórzy z nich byli dwukrotnie bądź trzykrotnie przeorami. W niektórych przypadkach mamy tylko jedną wzmiankę albo mamy też różne zapisy nazwiska, stąd czasami są pewne oboczności. No i tu już ostatni zestaw, gdzie z kolei mamy dwóch przeorów oznaczonych na zielono i kursywą. To są przeorzy, którzy byli wikariuszami generalnymi tych klasztorów prowincji litewskiej, które znalazły się po trzecim rozbiorze Rzeczypospolitej pod rządami pruskimi. Tam nie utworzono odrębnej prowincji, tylko to był taki zarząd tymczasowy, który nie trwał długo, bo raz, że rządy pruskie nie trwały długo, a dwa, że Prusacy też się bardzo postarali, żeby te klasztory jak najkrócej funkcjonowały w ich państwie. Tu chciałbym zwrócić Państwu uwagę na jednego przeora, o którym zaraz powiem parę słów więcej, czyli na Wincentego Korsaka, jako postaci dość ważnej dla Sejn. Taką ważną postacią był też Wawrzyniec Bortkiewicz, stąd ich razem tu umieszczam na jednym slajdzie. Wincenty Korsak był przeorem w latach 1787-1792. Natomiast Bortkiewicz przeorem nie był i to jest bardzo istotne, gdyż Aleksander Połujański w swoich powtarzanych do dziś zdaniach z wędrówek po gubernii augustowskiej właśnie opisał Bortkiewicza jako tego przeora, który najwięcej zrobił dla Sejn, któremu Sejny zawdzięczały właściwie wszystko. Podczas gdy Bortkiewicz przeorem nie był, był w Sejnach profesorem teologii i pełnomocnikiem klasztoru w wielu kwestiach gospodarczych, w kontraktach dzierżawnych i w zapisach sądowych w Grodnie. Stąd też jakaś miejscowa tradycja. Ktoś mógł rzeczywiście powiedzieć Połujańskiemu w Sejnach te kilkadziesiąt lat później, że Bortkiewicz zrobił wiele dobrego dla Sejn, bo rzeczywiście zrobił, tyle że nie był przeorem, a reprezentował przeora w wielu działaniach o takim charakterze gospodarczym. I takich przedsięwzięć było kilka rzeczywiście dla rozwoju miasta podjętych w tym okresie. Mamy zachowany kontrakt na budowę kramów w Sejnach z 1787 roku. Rok później przeor Korsak i cały konwent dominikański wydał dokument przywilej nazwany później konstytucją miasta, o którym będzie zaraz trochę więcej mowa. Poza tym mamy też dokumenty poświadczające budowę nowych karczm i osuszanie łąk w sąsiedztwie miasta. Przeor Korsak poza tą działalnością w Sejnach na forum szerszym, zakonnym zapisał się także swoim ostrym sporem z Wincentym Downarowiczem, prowincjałem, a także w późniejszym okresie, kiedy już nie był prowincjałem, także nadal bardzo wpływowym zakonnikiem. I w dokumentach nuncjatury papieskiej w Rzeczypospolitej zachowała się korespondencja, w sensie kolejne listy, coraz bardziej dość takie desperackie w tonie przeora Korsaka o tym, co mu właśnie ten Downarowicz robi. Między innymi właśnie tutaj daję cytat, że w 1790 roku miał Downarowicz oświadczyć swoim przeciwnikom na kapitule zakonnej, cytuję, gdybym chciał wszystkich was, bym minami wysadził.
to zdanie było napisane po polsku w liście łacińskim. Więc też bardzo ewidentnie zależało przeorowi na podkreśleniu tych słów. No i jedną z interwencji, jakie prosił Korsak nuncjusza papieskiego, było to, żeby nie przenosić właśnie Bortkiewicza z Sejn, bo kapituła dominikańska pod wpływem właśnie tego złego Downarowicza miała zarządzić przeniesienie Bortkiewicza gdzie indziej, a Korsak argumentował, że Bortkiewicz jest niezbędny dla tych ważnych spraw prowadzonych przez klasztor. I rzeczywiście przynajmniej odroczyć się to udało, gdyż Bortkiewicz jeszcze parę miesięcy później występował jako przedstawiciel klasztoru. To jeśli chodzi o przeorów, a dla kontrastu tu podaję Państwu listę wójtów w Sejnach. Wójt, nie burmistrz, wójt był najważniejszą osobą, jeśli chodzi o samorząd miejski. I o wójtach wiemy bardzo mało. Tylko kilku w ogóle znamy z nazwiska. Właściwie trochę więcej wiadomo, bo trochę dłużej pełnił tę funkcję, tylko o Adamie Borewiczu, bo to też już ten okres rządów pruskich, kiedy dokumentacja jest trochę bardziej obfita. Natomiast o tych wójtach wiemy bardzo mało, dużo mniej, bez porównania mniej niż o przeorach. Sejny były miastem małym, co też w jakiejś mierze to tłumaczy. W tej tabeli przedstawiam Państwu to, co się udało znaleźć na temat liczby mieszkańców miasta. Więc tak, mamy pierwsza kolumna, no to jest rok danego źródła, druga liczba dymów w mieście. Dym to teoretycznie chodziło, prawda, o właśnie komin, natomiast w praktyce dym był jednostką przeliczeniową, podatkową i absolutnie nie odpowiadał realnej liczbie domów ani kominów w mieście. No te dane, jak widać, bardzo się różnią i absolutnie, jako że chodziło o kwestie podatkowe, no to zawsze były zaniżane, więc też trudno powiedzieć, jak to się ma do realnej liczby tych dymów, czy też tym bardziej domów w mieście. W kolejnej kolumnie mamy liczbę mieszkańców, jeżeli mamy podane dane źródłowe i tu też widać, że mamy dane z końca XVIII wieku, które się bardzo różnią, oscylują między 500 a 700 osób. Te dane z 1796 są może najbardziej wiarygodne, bo to jest jedyny spis, który robili sami Dominikanie, więc oni mogli być lepiej zorientowani, ale też oczywiście trudno powiedzieć. Kolejne dwie kolumny to jest przeliczenie liczby dymów na liczbę mieszkańców. Znaczy historycy od pokoleń się biedzą nad tym, jak przeliczyć dymy na liczbę osób i są różne proponowane przeliczniki. Najczęściej one się wahają między 6 a 8, mnożnikiem między 6 a 8, stąd podaję te dwie jakby opcje jako takie widełki, prawda, że jeżeli było 10 dymów, no to przy przeliczniku razy 6 to by wychodziło 60 mieszkańców, a razy 8 80 mieszkańców, ale czyli naprawdę tyle było oczywiście. Pewnie by było więcej, ale absolutnie trudno to stwierdzić, prawda? Z kolei w tym 1800 roku, prawda, mamy dwa źródła, oba zrobione przez urzędników pruskich, ale jeden się doliczył 96 dymów, drugi 110. Jeden podał, że było 516 mieszkańców, drugi nie podał. Jeżeli z kolei te 110 dymów przeliczymy na mieszkańców według tych stosowanych przeliczników, to wychodzi nam między 660 a 880 osób. Więc naprawdę bardzo trudno stwierdzić, ilu było tych mieszkańców. Poza jedno można stwierdzić z pewnością, było ich mało. Na pewno poniżej 1000.
Teraz chciałbym przejść do jedynego takiego obszerniejszego dokumentu na temat ustroju, zasad funkcjonowania miasta, tego przywileju przeora Korsaka z 1788 roku. To jest dokument, który szczęśliwie znamy z bardzo świeżej publikacji, gdyż Tomasz Naruszewicz obszernie omówił go w najnowszym roczniku augustowsko-suwalskim, więc tam odsyłam Państwa po szczegóły. Tutaj chciałbym tylko tak w punktach najważniejsze kwestie. Więc co postanawiał ten dokument? Bardzo obszerny, to jest 40 paragrafów, naprawdę obszerny dokument. Wybory wójta i burmistrza, najważniejszych urzędników, miały się odbywać co roku w Dzień Świętego Marka, czyli 25 kwietnia, więc już niedługo, w tym roku nawet całkiem blisko drugiej tury wyborów. Ale to wójt, a nie burmistrz był wówczas najważniejszą osobą. Jak to określono, wójt to był rządcą i gospodarzem nad całym miastem, podczas gdy burmistrz był miejskim sędzią. Poza tym miasto miało mieć naprawdę liczne grono innych urzędników. Miało mieć prokuratora, ławników, podskarbich, kasjerów, pisarzy, strażników, adwokatów, woźnych, sług miejskich, a jeszcze jakichś dalszych oficjalistów. Miało ponadto mieć od 6 do 12 radnych. Kworum na sesjach miało stanowić 6 radnych. Do prerogatyw wójta należało zwoływanie sądów, a także zwoływanie i przewodniczenie sesjom Rady Miejskiej. Natomiast przy tym samorządzie miejskim to jednak wybierani przez mieszczan urzędnicy musieli być zaakceptowani przez klasztor, to jednak bez przesady. I od sądu burmistrza można się było odwołać do sądu wójta lub bezpośrednio do klasztoru. Natomiast samym mieszczanom przyznano prawo samodzielnego decydowania o miejskich podatkach. Ponadto dysponowali wolnością osobistą, swobodą dysponowania mieniem, prawem połowu ryb w rzece Sejnie, czyli obecnie Marysze. Miasto miało 3 wygony, czyli pastwiska. Dominikanie obiecywali, że nie będą nakładać na miasto nowych praw, powinności i ciężarów, ale zachowywali taki ogólny nadzór nad miastem. Oczekiwali także od wszystkich mieszczan, chrześcijan uczestnictwa w nabożeństwach niedzielnych i świątecznych, a od członków Rady Miejskiej także w specjalnych nabożeństwach do Opatrzności Bożej. Ponadto poświęcono parę słów kwestii ludności żydowskiej. Wyznaczano obszar, gdzie mogli mieszkać i handlować Żydzi, a także Dominikanie zakazywali odwoływania się od sądu miejscowej gminy żydowskiej, od sądu kachalnego sejneńskiego do innych gmin żydowskich, jak również zabraniali kachałowi zadłużać się bez zgody klasztoru. Ten dokument podał także parę całkiem istotnych szczegółów, jeśli chodzi o wcześniejsze dzieje miasta. I tutaj podaję je w kolejności chronologicznej. Po pierwsze, w 1617 roku prawa miejskie Sejn, nadane jeszcze przez Grodzińskich, miał potwierdzić wspomniany już wizytator i komisarz prowincji polskiej Damiano Afonseca. W 1639 roku przeor Paweł Ruszel miał Sejnom nadać pieczęć, która została użyta, co w 1788 roku miasto dysponowało dokumentem, rewersem podpisanym przez wójta i opatrzonym miejską pieczęcią z 1641 roku, jak również potwierdzonym przez wójta i burmistrza zapisem domów z 1671. No, chodzi o wykazanie, że ta pieczęć była, że wójt był, że burmistrz był, że to są jakby te dawniejsze tradycje miejskie. W tym też mniej więcej czasie, około 1671 roku, przeor Marian Miednicki miał odnowić targi w Sejnach, zaniechane zapewne w okresie potopu szwedzkiego. W 1713 roku przeor Jacek Gremberg zagwarantował mieszczanom wolność osobistą i prawo dysponowania majątkiem.
Więc były te dawniejsze tradycje, jednak w tym 1788 roku dominikanie, jak to określili, przywracali i stanowili urząd miejski, co sugeruje, że w międzyczasie on w bardzo dużym stopniu podupadł. Tomasz Naruszewicz w również najnowszym numerze rocznika augustowsko-suwalskiego przedstawił także nowe ustalenia, jeśli chodzi o pieczęcie miasta i klasztoru, z czego tutaj mogę skorzystać. Od 1639 roku w herbie miasta miało być przedstawienie pieska z pochodnią z trzema nad głową gwiazdami. I tutaj prezentuję Państwu dwie rekonstrukcje wykonane właśnie na potrzeby artykułu Tomasza Naruszewicza, a obok pieczęć klasztoru opublikowaną przez białoruskiego badacza Anatola Citowa i jej rekonstrukcja barwna wykonana przez tego, znaczy rekonstrukcja herbu wykonana na tej podstawie przez tegoż badacza. Natomiast nas bardziej w tym momencie interesuje miasto. Herb miasta też był stricte dominikański, gdyż chodzi o zbieżność nazw, że po łacinie dominikanie, dominicanes, to są po łacinie psy pańskie. Stąd symbolem takim zakonu dominikanów już od średniowiecza był właśnie pies. Pies najlepiej jeszcze z pochodnią, no bo to jest prawda ta pochodnia oświecenia właśnie kaznodziejstwa. Więc herb miasta też był stricte dominikański. Oczywiście nie wiemy, czy on dokładnie tak wyglądał, no ale chodzi o pewien jakby pewną sferę wyobrażeń. Więc tak dość efektownie prezentował się ten ustrój miasta w świetle tego dokumentu z 1788 roku. Natomiast co na ten temat mieli do powiedzenia Prusacy raptem kilkanaście lat później, gdy opisywali stan miast na zdobytych terytoriach? Stwierdzili generalnie, że wszystko zależało w Sejnach od przeora i że każdy przeor nadawał miastu jakieś prawa, ale mieszczanie nie mogli liczyć na ich trwałość. I wspomnieli rzeczywiście, że takim najobszerniejszym tego rodzaju dokumentem była ta konstytucja Korsaka, natomiast też bynajmniej nie byli jej entuzjastami. A jak to wyglądało w praktyce? Na początku XVIII wieku podatki od alkoholu, czopowe i szelężne, dzierżawili dominikanie, a nie miasto. Sami dominikanie zajmowali się ich zbieraniem od mieszkańców. W tym samym dokumencie z 1788 roku jest mowa o tym, że łąka miejska Berzniak w rejonie dzisiejszego parku była osuszana kosztem klasztoru, a nie miasta. Parę lat później, w 1795 roku, kontrakt na dzierżawę karczmy, która się znajdowała na parterze ratusza, podpisał przeor, a nie wójt czy burmistrz. I z tej dość długiej listy urzędników, którą Państwu przedstawiałem, w księgach metrykalnych występują jedynie wójt, burmistrz i pisarz. Więcej osób pojawia się dopiero za rządów pruskich, więc to też sugeruje, że no nie udało się wprowadzić w życie wszystkich postanowień tego dokumentu, tej konstytucji. Jeśli chodzi o właśnie różne atrybuty miejskości, jakimi mogły się poszczycić bądź nie Sejn. Ratusz mamy wzmiankowany właśnie dopiero 1788-1795. To nie znaczy, że go nie było wcześniej. Bardzo możliwe, że był, ale po prostu nic o tym nie wiemy. W augustowskiej komorze celnej w latach 60. XVIII wieku odnotowano tylko trzech kupców z Sejn. To jest bardzo mało. To świadczy o naprawdę niewielkim zasięgu handlu mieszkan sejneńskich. W 1800 roku pruscy urzędnicy naliczyli z kolei czterech kupców i 40 rzemieślników. To jest mało, ale równocześnie mogło być gorzej, gdyż wiele innych miast nie miało żadnego kupca na terenie tej samej prowincji Prus Nowowschodnich. No, na przykład sąsiednie Berżniki nie miały już wówczas żadnego kupca.
kramy na rynku handlowe, no mamy kontrakt na ich budowę z 1787. Nie wiemy, czy rzeczywiście wtedy powstały, ale przynajmniej był taki plan. Był przynajmniej jeden cech. Niestety źródło jest pod tym względem nieprecyzyjne i trudno stwierdzić, czy był to cech krawiecki, czy cech rzemiosł różnych, ale co istotne, był na pewno wspólny dla chrześcijan i Żydów, wzmiankowany w 1791. Z kolei w 1650 roku stosowano w sejnach miarę łoździejską, czyli sejny nie miały własnej miary, co też świadczy o tym, że no były pod względem handlowym ośrodkiem słabym, także wtedy, także przed potopem szwedzkim. Podobnie i później, no, w 1793 roku kontrakt na wyrąb w lesie obok miasta Dominikanie podpisali z handlarzem z Leipun, a nie z kimś z Sejn. Ale z drugiej strony znowu Prusacy byli bardzo krytyczni, jak przyszli na te tereny, ale w jednej z relacji z 1801 roku można przeczytać tutaj w przekładzie na polski opinia, że Sejny, ta miejscowość bardziej zasługuje na nazwanie miastem niż niejedna w naszym departamencie. Więc miasto małe, ale jednak miasto. Dobrze, ta mapka w tym momencie jest tylko tak poglądowo, są na niej oznaczone te miasta, o których chciałem w tym momencie powiedzieć. Pewne punkty odniesienia, jakie widać w źródłach z perspektywy Sejn, prawda? Przypomnijmy sobie, że w granicach Rzeczypospolitej to... To Sejny są mniej więcej tutaj. Pod względem handlowym zdecydowanie podstawowym punktem odniesienia był Królewiec. To był główny port obsługujący ziemie litewskie, mimo że położony już w granicach Prus. Z kolei pod kwestie sądowe, administracyjne, także poczta do Sejn, to wszystko przechodziło przez Grodno, stolicę powiatu, na terenie którego znajdowały się Sejn, no i w sumie najbliższe takie w miarę większe miasto. Istotnym punktem odniesienia niewątpliwie było także Wilno jako stolica państwa Wielkiego Księstwa Litewskiego, diecezji obejmującej Sejny, a także centrum prowincji zakonnej litewskiej. No, wcześniej, na początku XVII wieku, to Kraków był tym centrum prowincji zakonnej. Celowo na tej liście nie ma Warszawy, gdyż absolutnie, przynajmniej na razie, nie natrafiłem w źródłach na żadną wzmiankę o jakichkolwiek relacjach z Warszawą tych dominikańskich Sejn. Sejny, jak już właśnie wspominałem, były miastem małym, raczej słabym, ale pod jednym względem, i to się ściśle wiąże z klasztorem, były bardzo silne. Były naprawdę potężnym centrum pielgrzymkowym. Co się wiąże z obecnością w Sejnach już od samego początku istnienia klasztoru, słynącej cudami figury Matki Bożej. Kapituły zakonne w XVII wieku trzykrotnie zalecały uporządkowanie spisu cudów w Sejnach, a więc niewątpliwie taki spis był. Te cuda, prawda, były spisywane. Trudno powiedzieć, czy chodziło o aktualizację, czy to zalecenie było powtarzane dlatego, że się Dominikanie w Sejnach z tego nie wywiązywali. W każdym razie no, spis cudów jakiś był, czyli już wtedy te cuda były w Sejnach odnotowywane. W 1671 również kapituła zakonna zaakceptowała wieloletni zwyczaj prowadzenia na święta maryjne do Sejn pielgrzymek przez dominikanów z Merecza i Grodna, z innych klasztorów dominikańskich, jak podkreślono, z wielkim udziałem ludu.
Z kolei ojciec Grzegorz Szymak, dominikanin litewski, też przez pewien czas prowincjał litewski, w księdze, której początek tytułu brzmi Prerogatywa zakonu kaznodziejskiego, tytuł jest gigantyczny, jak przystało na epokę, publikacja wydana w Wilnie w 1755 roku, opisywał znaczniejsze cuda, jakie miały miejsce w klasztorach w prowincji litewskiej. Sejnom poświęcił najwięcej uwagi ze wszystkich klasztorów. Opisało się, chodzi o sejny, jedno uzdrowienie, jedno wskrzeszenie dziecka. I cud z czasów potopu, właściwie w tym przypadku nie szwedzkiego, a moskiewskiego, jak w 1656 roku wojska moskiewskie miały stać już w Łoździejach i szli już, żeby splądrować Sejny, miasto i klasztor. I ówczesny przeor chciał ratować chociaż tę cudowną figurę, już ją zapakował na wóz, żeby wyjechać, a wóz nie mógł ruszyć. Znany motyw z wszelkich, prawda, historii o cudach. No więc nie udało się wywieźć tej figury, natomiast kiedy właśnie nadeszli Moskale, to pojawiło się wojsko anielskie, które ich przepędziło i dzięki czemu Sejny i klasztor i miasto ocalały w owym czasie. To jest taki dość typowy motyw z Ksiąg Cudów, natomiast to brzmi jednak mimo wszystko, jakkolwiek to może dziwnie zabrzmi, bardzo wiarygodnie, bo ojciec Szymak podał właściwego przeora dla tego czasu, po tylu latach, prawda? Rzeczywiście to był teren, gdzie operowały i wojska szwedzkie, i moskiewskie w tym okresie. Jak również wydaje się, że rzeczywiście Sejny mogły jakoś ocaleć, no prawda, choćby z tego względu, że skądinąd, o czym Państwu już mówiłem wcześniej, że klasztor wileński, Wilno było zajęte przez Moskali wtedy, przekazał do Sejn swoje pieniądze na przechowanie i potem chciał je odzyskać, czyli one przetrwały w tych Sejnach. I rzeczywiście, biorąc pod uwagę, jak prawie wszystko w Rzeczypospolitej było w tym czasie zniszczone, to, że Sejny ocalały, mogło być uznane potem zupełnie w sposób uprawniony za cud. To, że był to ośrodek pielgrzymkowy, że przyjeżdżało tutaj tak wielu ludzi, pociągało za sobą także fundacje magnackie, choćby, prawda, wygląd kościoła sejneńskiego po dziś dzień o tym świadczy, to było bardzo korzystne. A także były w Sejnach bardzo właśnie licznie nawiedzane odpusty, o czym można się dowiedzieć także czasami dość nieoczekiwanych źródeł. Na przykład w roku 1765 kilku zbiegłych chłopów zostało rozpoznanych, cytuję, w Sejnach na odpuście i kiermaszu przez szpiegów najętych. Gdyż rzeczywiście to było miejsce, gdzie zjeżdżała się naprawdę szeroka okolica i właśnie można było też tam szukać swoich zbiegłych chłopów na przykład. I tu dochodzimy do tego, co Prusacy mieli na ten temat do powiedzenia. Tutaj daję Państwu ten cytat w oryginale niemieckim, gdyż mam do niego, przyznaję się uczciwie, dużą słabość. Jest to jeden z moich ulubionych cytatów o Sejnach. A mianowicie, już tłumacząc, prawda, większość tego tekstu, w tej relacji o Sejnach napisano, że utrzymanie mieszkańców nie pochodzi z tego pewnego fundamentu, sichre fundament właśnie handlu, tam, prawda, potem można by się mówić o rzemiośle, że właśnie to nie to, tylko że głównym źródłem utrzymania mieszkańców jest to provincionelle bigoterie, prawda, prowincjonalna bigoteria. I potem to wyjaśniają, że
mieszkańcy całej tej prowincji litewskiej, w sensie tego terenu zajętego przez Prusaków z Wielkiego Księstwa Litewskiego, że z całego tego obszaru ludzie zjeżdżają tutaj na jarmarki i że są tutaj te odpusty dominikańskie i że tutaj się odbywa właśnie najsilniejszy w całej prowincji handel odpustowy. I że to ten handel odpustowy, te jarmarki związane z tym ruchem pielgrzymkowym, to było główne źródło utrzymania mieszkańców z perspektywy pruskich urzędników z kraju, w którym nie dość, w ogóle nie ma klasztorów, a co dopiero, że klasztor jest właścicielem miasta i to miasto żyje z odpustów, no to jest to zupełnie niewyobrażalne. Więc oni ewidentnie bardzo przeżywali tą właśnie prowincjonelę bigoterii. I już zmierzając do końca, chciałbym jeszcze Państwu takich kilka jakby już takich luźnych uwag o relacjach miasta i klasztoru przedstawić. W 1617 roku w wizytacji Damiana Afonseca, już dwukrotnie wspomnianej, Fonseca wspomniał, że no, Dominikanie mieli w Sejnach problem z katechizacją miejscowej ludności, gdyż nie znali litewskiego. Byli to Dominikanie przybyli z Polski, no i właśnie nie znali litewskiego, co sugeruje, że no, był to wtedy możliwe, że jednak podstawowy język komunikacji w tych stronach. Z kolei kapituła w Wilnie w 1649 roku zakazała Dominikanom urządzać stypy w klasztorze, polecając wznieść osobny budynek na ten cel, a skoro zakazała, to znaczy, że właśnie taka była praktyka, że w klasztorze odbywały się stypy. Dużo później, w 1790 roku, Marianna Przesławska Buchowiecka przeznaczyła prowizję od sumy 600 zł, no takiej całkiem sporej jak na owe czasy, na utrzymanie dwóch ubogich w specjalnie wybudowanym dla nich domku. No więc mamy taką, jakby może powiedzieć, pierwszą namiastkę jakiejś opieki społecznej w Sejnach, która była pobożną fundacją na rzecz klasztoru. A zatem kończąc, chciałbym powiedzieć, że te dominikańskie sejny, Dominikanie w nowożytnych sejnach niewątpliwie zdziwiliby świętego Dominika. Natomiast to były inne czasy, inni Dominikanie. W realiach Rzeczypospolitej, państwa, w którym było mało dużych miast, zwłaszcza tutaj na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego, nie można było funkcjonować w ten sam sposób, co w tych wielkich ośrodkach miejskich północnych Włoch czy Francji. Co więcej, to też były inne czasy. Po Soborze Trydenckim Kościół inaczej rozkładał akcenty. Te stare zakony musiały się dostosować. Chodziło o otwarcie się na wiernych. Wierni mieli jak najbardziej uczestniczyć w liturgii. I Kościół miał do nich przemawiać nie tylko słowem i przykładem, ale także architekturą, sztuką. No, przypadek sejneński jest pod tym względem bardzo dobitny. Ja dzisiaj właśnie nie chciałem dużo mówić, to jest odrębna kwestia o architekturze i wyposażeniu klasztoru i kościoła. Natomiast można powiedzieć, że jest to symboliczne dla epoki, prawda, to odwrócenie kościoła, że on pierwotnie był zwrócony frontem do klasztoru, a apsydą tyłem do miasta, a potem właśnie w XVIII wieku go odwrócono, budując tę dwuwieżową fasadę, niezgodną z pierwotną regułą dominikańską, natomiast zgodną z potrzebami epoki, w której to powstało. Jakby wychodząc w stronę miasta, w stronę wiernych, choć równocześnie niewątpliwie podkreślając, kto tu jest najważniejszy, do kogo to miasto i okolica należy. I na tym chciałbym zakończyć, raz jeszcze podkreślając, że no, o ile jak już mówiłem na tym pierwszym spotkaniu, chyba ja nie chcę pisać historii klasztoru, prawda, tylko historię miasta, ale jak Państwo dobrze wiecie, w przypadku Sejn dla XVII-XVIII wieku od Dominikanów uciec się nie da. Dziękuję.